No dobrze. To ja chętnie reflektuję. Chciałabym sprawdzić. Nigdy z czegoś takiego nie korzystałam. To jest trochę się boję. Nie ma czego się bać. Jest to jak najbardziej metoda bezpieczna. Polega tylko na ukłuciu takim malutkim lancetem swojego palca. No dobrze. Potem krople krwi nabieramy do takiej kapilary. Mhm. Czyli ja mam to wszystko sobie zrobić? Nie, pani tylko musi się nakuć, ja już krew nabiorę. Czyli co najgorsze muszę zrobić samo. I potem rozcieńczę. Dobrze, tutaj? Po boku, tak jest. O, i już. Pani Ewa, co teraz? Teraz wylewam odczynnik, który jest rozpuszczony z pani próbką krwi na tackę, na której znajdują się białka odpowiedzialne za dane produkty pokarmowe. Czyli za chwilę nastąpi reakcja chemiczna. Sądny moment i się dowiem, czego mi wolno i czego nie wolno. Na razie zostawiamy tą tackę z tym odczynnikiem na 20 minut. Musimy przykryć ją, żeby nie było dostępu światła i musimy czekać. Ile kosztuje ta metoda, kropelka krwi? Cena takiego testu plasuje się w zależności od poradni, od miejsca, gdzie to badanie jest wykonywane, od 300 do 600 zł. I najlepiej to zrobić z fachowcem, który to z kolei da nam też receptę na to, jak potem funkcjonować. Tak, czyli co nam wolno, a czego nie wolno. Tak. Też warto zwracać uwagę, patrzeć, gdzie są na przykład jakieś promocje. W naszej poradni obecnie mamy taki pakiet promocyjny ze względu na okres świąteczny, więc też ten test można troszeczkę taniej u nas zrobić. Ile zostało czasu? Dokładnie 2 minutki. Wylewamy odczynnik. Zawsze jak robimy w domu, tutaj ta ostatnia kropeczka jest to kropka, która mówi nam o kontrol, o tym, czy badanie zostało przeprowadzone prawidłowo. Jeżeli zostało przeprowadzone prawidłowo, to ona się powinna zabarwić na niebiesko. Tutaj ewidentnie widzimy, że zabarwiła się, czyli z mojej strony wszystko było wykonane prawidłowo. Patrząc dokładnie pod światło, może tutaj pani... Mogę was odczytać. Numer 2. Ja będę odczytywać, tutaj numer ja dam 4. Pani... Nie wiem, czy chcę to usłyszeć. Ja dam pani taką pomoc i ja będę czytać, która... O nie, ja tak lubię chleb. Numer 2. Pszenica. Numer 4. Ja nawet kukurydzę konserwową bardzo lubię. Numer 5. Żyto. I z takich miejsc intensywnie zabarwionych jest to numer 7. Gluten. Gluten. To jest bardzo, bardzo częsta nietolerancja. Także numer 13 i numer 14. Mleko. No to byłam w stanie, że tak powiem, sama rozpoznać. To rozpoznać, było do przewidzenia. Unikam, bo nie lubię. Natomiast, no, jajka. Tak. Najbardziej jestem przerażona tą pszenicą, glutenem. Powiem tak, proszę się nie obawiać, proszę się nie smucić. Jeżeli wyszły tutaj tego typu nietolerancje, to też nie oznacza wyrok, że tych produktów pani do końca życia nie będzie mogła jeść. Trzeba zrobić przerwę mniej więcej na około 3 miesiące, tak żeby organizm troszeczkę się oczyścił. I po okresie tych 3 miesięcy powoli wprowadzać te produkty. Natomiast nietolerancja na gluten, na pszenicę czy na żyto, to aż tak bardzo wiele nie zmienia w jadłospisie. Jest bardzo dużo zbóż i produktów, którymi może pani sobie spokojnie akurat te produkty zamienić. Jeśli chodzi o
mleko i jaja, to tutaj również nie ma aż takiego wielkiego strachu, prawda? Zawsze są jakieś inne produkty. Zawsze jeżeli ja tutaj mówię osobom, które powinny wyeliminować produkty takie jak mleko lub na białowe, największe ryzyko tutaj jest, jeśli chodzi o wapń, dostarczenie tego minerału. Jednak badania najnowsze wskazują, że o dziwo produkty nabiałowe nie są głównym źródłem wapnia i w tych produktach nie ma go najwięcej. Produktem, którym najwięcej jest wapnia, są produkty strączkowe, takie jak soja, soczewica i eliminując nabiał, może Pani pozyskiwać ten minerał w inny sposób. Ale z tego też wynika, że zła dieta może doprowadzić do wielu schorzeń, ale ta metoda może nas z wielu tych dolegliwości wyleczyć. Tak, zgadza się. Mówi się, że 80% chorób, nie tylko cywilizacyjnych, ma podłoże w prawidłowym żywieniu.